Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę kolejnej partii z turnieju kandydatów. Tym razem Alireza Firugia kontra Fabiano Caruana. Wybitnie rozegrana partia po profesorsku, zaraz zobaczymy o co tutaj chodzi. Ale zanim partia to szybki konkurs, można wygrać koszulkę. Wystarczy wytypować wynik partii Jan Krzysztof Duda kontra Hikaru Nakamura i ilość posunięć w tej partii. Życzę powodzenia i możemy to oczywiście wpisać w komentarzach pod tym filmem. Partia będzie rozegrana 25 czerwca, więc zobaczymy komu się tutaj uda tym razem. Zapraszam do analizy. Alireza Firudzia uznawany tutaj jednego za faworytów. No nie radzi sobie zbyt dobrze, aczkolwiek ma bardzo wysoki ranking. Ciekawy jestem, właśnie na czym polega tutaj problem e, z takimi umiejętnościami, ale po D4 skoczek zagrywa na F6. Posunięcie C4, E6 G3 ze strony białych. D5 czyli naturalnie, tutaj to wszystko wygląda partia katalońska. Goniec na G2, goniec E7, e, skoczek na F3. Roszada ze strony karuany. Wszystko w sposób wzorowy. I teraz białe zagrywają hetman d3. Bardzo dziwne posunięcie, jak dla mnie oczywiście, ale no nie od parady gra się taki ruch. Białe tu są pewnie bardzo dobrze przygotowane, jeśli chodzi o to posunięcie. Można zagrać na przykład skoczkiem na d2, można zrobić roszadę, jest wiele możliwości. Jednak po hetman d3 Caruana odpiera taki ruch grow w centrum. Posunięcie c5. Tutaj Karuana tylko przypomnę, że jest zawodnikiem, który jest piekielnie, dobrze przygotowanym debiutowo e, szachistą e, i no jest po prostu e, bardzo dobrym. <grym> Brak mi epitetów takich pozytywnych na tego zawodnika, jest, jest genialnym e, szachistą, jeśli chodzi o grę w partii klasycznych, przyznał to również Magnus Carlsen. E, po ruchu c5 białe zrobiły roszadę, czarne wybiły na d4, skoczek na d4, naturalne wyprowadzenie skoczka na c6, Tutaj białe od razu na D5 i skoczek zbił na D4. Hetman zbił na D4. Można powiedzieć, że tutaj białe straciły tempo, grając hetmanem na D3, a potem wybijając skoczkę na D4. Zobaczcie, hetman zrobił już dwa posunięcia, dzięki czemu tutaj czarne wybijają pionka na D5. No i teraz przyjrzyjmy się opcji, jeżeli białe by chciały zrobić pionka izolowanego, czyli jakby goniec zbił na D5. No to nie byłby najlepszy wybór. Tutaj można by było kapitalnie wtrącić ruch goniec f6 za, za atakiem na hetmana i nawet po zagraniu hetmanem na d3 można byłoby na pewno wybić na d5 bez żadnych problemów, a po wymianie hetmanów i na przykład skoczek c3, wieża d8, wprowadzenie gońca na bardzo aktywne pozycje daje kapitalną przewagę czarnymi. Para gońców w takiej pozycji, w takiej końcówce to jest w zasadzie już gwóźdź do trumny, jeśli chodzi o białe. Dlatego też tutaj Alireza wzmacnia i gra wieża D1. Goniec jednak i tak tutaj zaatakował Hetmana. Hetman G4. No, Hetman ustawia się tak według mnie troszeczkę niefortunnie, ale nie ma takiego posunięcia e5 z uwagi na to, że skoczek będzie miał problemy, więc tutaj goniec zagrywa na d7, czasami goniec się przyda na c6, ale też przesłania oczywiście tutaj zapędy białych. No i teraz e, pamiętajmy o tym, że tutaj po wybiciu na d5 czarne spokojnie odbijają z atakiem na hetmana i na przykład po hetman f4 możemy szybko zagrać d4, fajnie pilnując gońcem tego pionka. Czarne stoją tutaj kapitalnie, bez dwóch zdań. No ale oczywiście białe wiedzą o co chodzi, i nie ma takiej opcji jak wybicia. Teraz takiego gońca bardzo trudno oddać za skoczka. Skoczek zagrał na D2. Zwróćmy też uwagę, że naturalnie skoczek C3 nie może zagrać. Tu jest wszystko pilnowane. Po skoczku D2 Hetman zagrał na E7, schodzi oczywiście z tych nieprzyjemnych związań. Skoczek na F3, bierze AC8 w sposób y, tak prosty tutaj grają czarne. Oczywiście y, białe również grają dobrze, ale pozycja jest równa. Y, to jest mały sukces czarnych i widać, że Karuana po prostu chciałoby mm, się powiedzieć z dzieciństwa nauczył się wyprowadzać figury i to kontynuuje, ale oczywiście y, to jest ekstremalnie wysoki poziom. Ale zobaczcie, że to są ruchy naprawdę naturalne. Posunięcie e4 za takiem na skoczka. Narzuca nam się oczywiście od razu gdzieś tam odskocznia tym skoczkiem, ale niekoniecznie trzeba to od razu robić, bo istnieją ruchy wtrącone i ruch F5. E5 ruch jest ruchem bardzo, bardzo dobrym. Ten Hetman musi gdzieś tam zwiewać na H5. I skoczek zagrywa na B4. Zobaczcie, ten skoczek może tutaj trochę szkód robić. Raz, że weź na C2. Wprawdzie nie ma żadnych widełek, niczego nie zdobywa. Ale już do obozu, jak wtargnie, no to robi się troszeczkę niebezpiecznie. Też chodzi o to, żeby się odbić czasami skoczkiem na D4. Ale też skoczek na C6 ma dobrą placówkę, taką stabilną, że tak powiem. I to też świadczy o super zrozumieniu szachów, jeśli chodzi o karłane. Oczywiście Alireza tutaj. Również e, gra dobrze. To nie jest tak, że tu jest wszystko źle, ale myślę, że czarne złapały miały mały wiatr w żagle. E, goniec zagrywa na G5. Od razu wymiana gońców. No, czarne tutaj chętnie wymieniają takiego gońca, który strzela swojego pionka. Więc ta wymiana jest na pewno dobra czarnymi. Skoczek G5. No i grozi mat w jednym ruchu. Oczywiście e, tutaj będzie o to bardzo trudno. H6 i skoczek wrócił. I teraz zagranie profesorskie moi drodzy. Oczywiście tu jest dużo dobrych posunięć ze strony czarnych. Pamiętajmy, że tutaj wisi pionek. Ale skoczek C6 jest takim ruchem no powiedziałbym kapitalnym, profesorskim, dlatego że wraca naturalnie na swoją pozycję, broni pionka i zwróćmy teraz uwagę na ocenę pozycji. Goniec białopolowy, który się tutaj może przemieszczać fajnie po pion może się przemieszczać e, poprzez e, pionki ustawione na czarnych polach. Znaczy, układ jeśli pionki stoją na czarnych polach, a my mamy gońca białopolowego, to jest bardzo dobry układ i to się fajnie zazębia. A ten goniec strzela w, potencjalnie w swojego pionka i to nie wygląda dobrze. A Reza tutaj e, no nie wytrzymuje troszeczkę chyba ciśnienia e, i podszedł do pozycji bardzo ambitnie i zagrał wieża D7. Zbił gońca. Oczywiście trzeba to wybić i koniec H3. No to jest dobre podejście, jeżeli by czarne odeszły i wymiana by nastąpiła, więc skoczek tutaj by mógł sobie fajnie podziałać. Ale jest oczywiście ruch F5. Oczywiście tutaj Aliera zabidział na pewno te zagranie i był świadomy tego, że oddaje jakość, ale myślał, że jak weźmie pionka, a wziął. No to tutaj ma jakieś szanse na fajną aktywność. Jeżeli byśmy na przykład zbili tutaj gońcem na. F5, no to tutaj oczywiście nie można wymienić, tylko trzeba próbować zachować jakość. Hetman E8 byłby świetny. Jeżeli goniec G6, no to odchodzimy hetmanem i już nie wisi nam wieża. A jeżeli wymiana hetmanów, no to wieża wybija i jakość więcej tutaj myślę, że gwarantuje zwycięstwo czarnym. W tym układzie pionek wybił na F5. Wieża scena E8. Odchodzimy od tych ataków, więc już taki ruch F6 jest kompletnie niegroźny. Skoczek H4. No, wygląda to imponująco. Te figury tutaj białych zaczynają się rozglądać w obozie blisko króla, ale Karuana kontruje. Zagrywa E4. Bardzo ładne posunięcie, które daje możliwość też gry skoczkowi. Bierze zagrywa na D1. Atak na Hetmana. Hetman na F7. I tutaj e, oczywiście jak skoczek g6 by nastąpiło e, z opcją wybicia wieży, pamiętajmy, że też hetman jest niebroniony, nie więc tutaj wszystko dobrze by działało i taki ruch skoczek e5 załatwia w ogóle sprawę, grozi wymiana i uproszczenie pozycji, e, więc byłoby dobrze, jednak hetman zagrywa na e2 i czarne tak po prostu wzięły pionka. Jest pionek do wzięcia, Bezpieczna pozycja króla, wieża w gotowości trzeba brać. Ale to też jest dobre posunięcie, bo po skoczek G6, a tak nastąpiło, wieża ma troszkę swobody. Wieża F7, skoczek zagrał na F4, Hetman B3, Goniec G4. Widzimy. Goniec ma ochotę tutaj odbić materiał. Jednak Karuana, jak to Karuana? Kontruje. Bo y, oczywiście jakbyśmy grali czarnymi, to nam się narzuca, że jak widzimy gońca takiego na H5, to tu już trzeba jakoś wieżą ruszyć i uciekać. A silny gracz pomyśli najpierw, czy nie ma jakiejś kontry. E3. Bardzo ładny ruch. Y, oczywiście, pogoniec na H5 nastąpiłoby bicie. E, tutaj widzimy, że jest atak na Hetmana, więc Hetman musiałby wybić e, i kapitalne zagranie wieża F5. Okazuje się, że nie można zbić wieży, bo wisi wieża na D1. Więc w tym układzie e, król zagrywa na G2, wieża na D8. E, bardzo ładnie, też tutaj Karuana wymienia ostatnią taką no, ciężką figurę, silną. Wieża się wymieniła e, i pionek wybił na E3. No, są powiedzmy, no jest jeden pionek więcej po stronie białych, ale można tak wizualnie stwierdzić, że są dwa pionki więcej na skrzydle. Jednak Karuana gra perfekcyjnie i tutaj aktywnie wierzą, stawia, stawia aktywnie wieże na C7, aby ją tutaj na C2, absolutnie na C2 ustawić. Oj, strzałki mi się mieszają i robi się bardzo groźnie. Król ucieka na H3. Skoczek F7 ma możliwość tutaj zaatakowania, fajnie ten skoczek tutaj wygląda. Goniec na F3, wieża C2 z tempem, hetman D1. Jakieś takie ruchy nie działają, bo goniec broni zawsze hetmana. I w tym momencie skoczek dał szacha, król na G4. Zobaczcie, że tutaj groziły takie posunięcia jak goniec D5, ale nie było na to czasu oczywiście, więc teraz skoczek po prostu wymienił silnego gońca. W tym momencie szach nastąpił wtrącony, król H7. I król zbił skoczka. E, tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli skoczek zagrałby na, posu, na pole G6, groziłby mat, siatka matowa jest ogromna, ale czarne tu wszystko dobrze wyliczyły. I w tym momencie można byłoby się obronić takim ruchem. Hetman C4. Jeżeli król H3, to jest mat. Więc jak król zbija tutaj skoczka. Hetman E2. Cały czas z szachami. No król E4, król F4 to jest bez znaczenia tak naprawdę w tej sytuacji, bo i tak byśmy zagrali wieżą C4, król E5 i byśmy wybili pionka. I tutaj wygrywają bardzo łatwo czarne. Więc yy, tu się wszystko trzyma, król zbił tego skoczka. Hetman wziął na B2, z zimną krwią tutaj czarne wybiły. Zobaczcie, że to samo działa, jak skoczek zagra na G6, to gramy dokładnie to samo. Tutaj wierzą, męczymy tego króla cały czas z szachami, więc tutaj się absolutnie nic złego czarnymi nie dzieje. Hetman zagrał na E8, Hetman wrócił na F6, teraz po skoczek G6 jest bicie też na F5. Cały czas czarne muszą mieć na uwadze groźbę pod tytułem skoczek G6. Posunięcie E4, bronimy. I wieża z zimną krwią zbiła na H2. No tutaj Karłana po prostu bardzo dobrze liczy warianty. Poskoczek G6, jakby nastąpiło, bo w ogóle tak nie było, ale jakby skoczek zagrał, no to tutaj jest szach na C3, król na G4, H5. No i po król na przykład na F4, jeszcze jest wieża F2, ten król się plącze na G5 i po szachu. Tutaj już można się poddać, bo jest w następnym ruchu za chwilę mat. No więc Karuana bardzo, bardzo dobrze to wszystko poprzeliczał. Hetman zagrał na D7. Hetman dał szacha na C3, król G4 i hetman D2 z propozycją wymiany. W tym momencie tutaj Hetman zagrał na F7 i Hetman dał szacha na D1. E, przepraszam, troszkę was zmyliłem. E, w tym momencie po Hetman D2 partia się. Bo bodajże skończyła, chyba nastąpił jeszcze ruch Hetman A4, bo tam ten zapis nie był dosyć wyraźny, jeśli chodzi tutaj o zapis z czeskoma, ale ta partia się już skończyła, tu Alireza poddał partię. Dlaczego? Bo zobaczcie, że na przykład po Hetman właśnie F7 jest Hetman D1 i tutaj jest problem, bo trzeba zasłonić się skoczkiem i materiał się kończy, a po Hetman A4... Tak, żeby nie było Hetman D1, no to tutaj pięknie by czarne mogły zagrać B5, odciągnąć Hetmana, bo cały czas tutaj grozi szach. Hetman na przykład na A1 cały czas pilnując Pionka, no to tutaj jest H5, skoczek bije i Hetman E2, koniec partii. Oczywiście po król G5 robią się ogromne problemy również po na przykład takim ruchu jak bierze H3. Albo Hetman E3 z atakiem. No w ogóle widzimy Karuana. Rozegrał partię fantastycznie po profesorsku. Zwróćmy uwagę tutaj na tabelkę, jak się to klaruje W tym momencie Niepomniaści ma 4,5 punkta, Karuana ma 4 I to jest dwóch zawodników w tym, w tym układzie, którzy mają takie bardzo realne szanse teraz zagrać z Magnusem Oczywiście to jest jeszcze 6 rund, jeszcze 8 rund przed nami, więc spokojnie Janek, to że jest na siódmym miejscu, to nie patrzmy na to, patrzmy na ilość punktów No, Janek musi odbić, ja trzymam za Janka kciuki, wierzę jeszcze w niego bardzo mocno nie wszystko stracone, drugie koło jeszcze się nie rozpoczęło, więc trzymamy kciuki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.